Kończąca się kadencja pilskiego samorządu z pewnością przejdzie do historii jako nietypowa. Przede wszystkim z tego względu, że została wydłużona do 5 lat, później do 5,5 roku. Także dość długo ze sobą pracowaliśmy jako radni, ale tych wyjątków jest bardzo dużo, ponieważ wyjątkowo też w tej kadencji pojawiła się nowa komisja skarg, wniosków i petycji. Nowością była także praca zdalna. Pandemia koronawirusa wymusiła sesje prowadzone przez internet. Skarbniczka gminy podkreślała, że wyjątkowe były także budżety inwestycyjne, które można liczyć w setkach milionów złotych. Tylko w 2 ostatnich latach miasto wydało na inwestycje ponad 200 milionów złotych. Bardzo dużo źródeł finansowania, począwszy od ostatnich, czyli funduszy norweskich, blisko 16 milionów wpłynęło do naszego budżetu. W przeciągu 3 lat inwestowaliśmy w nasze obiekty. Dodatkowo Polski Ład, który również w kwocie około 100 milionów złotych spowodował, że tych inwestycji i gospodarczych, i drogowych było bardzo dużo, i oświatowych, bo tutaj mówimy o przedszkolu również na Zielonej Dolinie. Do tego dochodzą pieniądze z programów na rewitalizację czy termomodernizację budynków, na czym zyskały m.in. szkoła podstawowa nr 1 i nr 7 oraz dawny arsenał. Zmieniły się także tereny nadrzeczne. W tym roku na inwestycje Piła wyda co najmniej 114 milionów złotych. Miejskie wodociągi i kanalizacja planują wydać w ciągu 3 najbliższych lat na rozbudowę i konserwację sieci blisko 26 milionów złotych. Generalnie są to inwestycje sieciowe. Jest jedna większa inwestycja, my to nazywamy zakupem inwestycyjnym, czyli auto specjalistyczne, które musi zastąpić już ponad 15-letnie inne auto. Na co radni wyrazili w trakcie dzisiejszej sesji zgodę. Dla 9 z nich była to ostatnia sesja. Wystarczającego poparcia wyborców nie otrzymał w tym roku chociażby Zbigniew Pyziak, który był radnym nieprzerwanie od ponad 33 lat. Bardzo proszę, róbmy, czy róbcie Państwo wszystko, aby decyzje podejmowane przez nową radę były decyzjami dla mieszkańców, imieniu mieszkańców i tylko i wyłącznie za ich aprobatą. Z Radą Miasta pożegnali się także dotychczasowi radni Koalicji Obywatelskiej Sławomir Wegner, Krzysztof Zając, Ryszard Małecki i Włodzimierz Bystrzycki. Radny Porozumienia Samorządowego Tomasz Jopek, radny Prawa i Sprawiedliwości Mieczysław Karpiński oraz radni Odnowy Grzegorz Płachta i Tomasz Swoboda.